Niepodległość to efekt działalności nie tylko jednego człowieka. To nie jest sukces jednego człowieka. Pokolenia walczące o niepodległość, powstańcy, wielkie osobistości, przede wszystkim Józef Piłsudski, wielka wojna, wielki konflikt o skali globalnej umożliwił odzyskanie niepodległości wielu państwom, w tym Polsce. Na południowym Podlasiu również ślady tej działalności są do dnia dzisiejszego. Pierwsza Brygada Legionów przechodziła w okolicach Kodnia od Kopytowa w kierunku Olszanek i dalej w kierunku Sławatycz. Przechodziła pierwsza Brygada Legionów pod dowództwem podpułkownika Kazimierza Sosnkowskiego. Hasłem czy zasadą, która przyświecała legionistom, były słowa: dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Ślady tej działalności są na naszym terenie, bo przecież w Kopytowie jest pomnik, miejsce, gdzie doszło do spotkania Brygady Warszawskiej POW oraz pierwszej Brygady Legionów. W Olszankach jest kamień upamiętniający przemarsz pierwszej Brygady Legionów przez ten teren. Dlaczego akurat 11 listopada? No Francuzi, Amerykanie mają w lipcu, jest piękna pogoda, ciepło. 7 października Rada Regencyjna 1918 roku formalnie ogłosiła niepodległość Polski. Natomiast pamiętać trzeba, że 11 listopada w poniedziałek brygadier Józef Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową i objął naczelne dowództwo nad odradzającym się wojskiem polskim. 93 lata temu, w dniu 11 listopada 1928 roku w Kodniu odsłonięto pomnik wolności. Pomnik powstał dzięki zbiórce publicznej. Niebywałe było to, że w stosunkowo w jednej gminie w zaledwie kilka tygodni udało się zebrać odpowiednią sumę. Wielu mieszkańców Kodnia, reprezentujących różne poglądy polityczne, tłumnie wzięło udział w uroczystościach upamiętniających 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 15. rocznicę odzyskania niepodległości w 1933 roku społeczeństwo Kodnia uczciło uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym świętej Anny. Następnie zebrani w zwartym pochodzie mieszkańcy wdali się pod pomnik wolności, przy którym wysłuchali okolicznościowych przemówień oraz recytacji wierszy i pieśni legionowych w wykonaniu młodzieży szkolnej. W stulecie odzyskania niepodległości w Kodniu odsłonięto odbudowany pomnik odzyskania niepodległości, który został zniszczony przez faszystów i rozebrany przez komunistów. Społeczeństwo Kodnia wspólnie z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi pokazało swoje przywiązanie do wartości patriotycznych. Dziś ponownie gromadzimy się przy pomniku, aby wspólnie zamanifestować umiłowanie do niepodległości i podziękować wszystkim tym, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu wolności ojczyzny. Drodzy mieszkańcy gminy Kodeń, szanowni państwo, pamiętajmy, że wskrzeszony 103 lata temu ogień wolności, polskość, to nie tylko wydarzenie historyczne i minione dzieje, ale przede wszystkim nasze obecne postawy i działania. Niech dobro niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Kodeń, będzie dla nas życiowym celem, a poprzez uczciwą pracę dążmy do jej ciągłego rozwoju.